Ani, zapraszam na mój kanał Oko na Maroko. Cześć kochani, witam na mój kanał. Dzisiaj mam specjalny gość ze mną i dzisiaj będziemy odpowiedzieć na pytanie, które dostałam przez e-mail albo na moją grupę na Facebooku. Jest bardzo mi miło, że wszyscy ludzie pytają o Maroku i wysyłają dla mnie pytanie. Teraz mam kilka pytań, będę postarała odpowiedzieć na tych pytań i oczywiście moja koleżanka też ma kilka pytań dla mnie, które jeszcze nie wiem, jakie pytanie. I teraz przedstawię dla Was moja koleżanka. Cześć, witam wszystkich, ja mam na imię Esperanza i pochodzę w połowie z Polski, a w połowie z Boliwii. Tak. Czyli ona jest połowa Polka i połowa z Boliwii, ale mówię bardzo perfect po polsku, bo ona się urodziła w Polsce. Jest piękna, bym powiedziała, że też Marokanka, czyli wygląda jak Marokanka. I teraz będziemy zaczynali nasze pytania. Ona będzie mnie pytała, a ja będę odpowiedziała. I mam nadzieję, że wszystkich odpowiedzi będą jasne dla Was. Przypominam, jeśli chcecie więcej informacji o Maroku, możecie do mnie napisać na e-mail albo wysyłać dla mnie wiadomość na Facebooku, na moją grupę Świat Maroka. Dobra, to zaczynamy teraz z naszych pytań. Teraz tak, zaczynamy nasze pytanie, ale przed tego to nasza tradycja, jak ktoś jest u nas, czyli goście, to robimy dla niego marokańska herbata z miętą. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się robi marokańska herbata, to macie wideo na mój kanał. Możecie zobaczyć, będę zostawiła dla Was pod tego wideo. I teraz zaczynamy naszą herbatę. Pić. Tak się robi herbata. Tak się nalewa. Nalewa czy naleje? Nalewa, czyli on dobrze. Dzisiaj mam nauczycielkę, będzie mi poprawiła polskiego. Bo są ludzie, którzy pisali dla mnie, że ja robię dużo błędów po polsku. Ale no co mam zrobić? Najważniejsze, że mnie rozumiecie. Czyli że starasz się. Tak, i że staram. Teraz tak, zrobimy dwa razy, żeby była taka fajna pianka. O, teraz tak, jeszcze raz. Wrócimy. Wiem, że ludzie, którzy byli w Maroku, dostali bardzo słodka herbata, ale oczywiście możecie zapytać ludzi w restauracji czy w kawiarni, żeby dostać cukier osobno. Cukier osobno i wtedy macie cukier osobno i nie musicie dostać słodką herbatę. Dobrze. To zaczynamy nasze pytanie. Dobrze, to pierwsze pytanie jest: w jaki sposób ubierają się kobiety i mężczyźni w Maroku? Jak jest na co dzień, a jak na jakieś specjalne okazje? Dobrze, to jest bardzo ważne pytanie. Jak teraz widzicie, mamy takie tradycyjne ubranie i może pytacie, czy my nosimy tych ubran albo tych sukienek codziennie. To nie, właśnie nie. Ubramy się tych tradycyjne ubranie tylko jak jest jakaś święta, jeśli jesteśmy zaproszeni gdzieś, jeśli na przykład ktoś się urodził dziecko i robił jakieś impreza i wtedy ubieramy tak. Ale na co dzień tu ubieramy się spodnie, jeansy, jakieś t-shirty, bluzy, czyli jak w Polsce. Jak my słyszymy o Maroku, to nie myślimy, że o, arabski kraj, to tam kobiety chodzą nie wiem w co. To nieprawda. Całkiem nieprawda, chodzą jak oni chcą, nie są zmusieni, żeby ubrać chusta, żeby tutaj zakrywać. Są ludzie oczywiście, żeby nie kłamać, że tego oni ubrają i mają, ale to jest ich wola i oni chcą tego nosić. Oczywiście, że mamy też taki jakby sukienka, tylko z kapturem i ona się nazywa dżilleba. I właśnie kobiety dużo w Maroku noszą tych dżilleba, bo oni są takie bardzo łatwe nosić. Jak na przykład idziesz do sklepu tak szybko i masz masz podstawione koło drzwi, po prostu się ubierasz tak szybko i idziesz do sklepu i jeszcze raz wrócisz. Nie chcesz, żeby zmienić Twoje ubranie, nie chcesz, żebyś ładnie wyglądała i właśnie mam tylko tą dżilleba i bierzesz i ubrasz się w tą dżilleba i wychodzisz tak na szybko, żeby na przykład robić zakupy. Jeśli chodzi o mężczyznę, to oni też mają takie same ubranie jak tutaj w Polsce, czyli w shortach, w t-shirtach i jeśli chodzi o dżilleba, to oni też mają i tak więcej oni noszą tych dżilleba, jeśli idą do meczet. Czyli meczet to jest jedno miejsce, gdzie my modlimy się, jakby kościoła
tutaj, czyli meczet w Maroku mamy i właśnie oni noszą dżilaba. To teraz pytanie, jaka jest popularna muzyka, jakiej się u Was słucha? Dobrze. My wczoraj tańczyliśmy marokańskie tańca, tak. Ale niestety nie będziemy pokazać wideo. muzyka, czyli tak, muzyka. Muzyka to mamy jak disco polo, ale marokański. I tylko marokański disco polo się nazywa Shebi. Shebi to jest nasza muzyka. I ta muzyka jest w ślub, bardzo popularna w ślubu. Mamy dużo orkiestra znane w Maroku, oni przychodzą do ślubu i wtedy śpiewają tego i potem masz taki tańca, taki rytm, wczoraj słyszałaś sama, że po prostu twoje ciało się rusza sama. I to jest taki piękny, naprawdę bardzo piękny, nie wiem czy podobało ci. Tak, mi się bardzo podobała. Zwłaszcza jak są specjalne ubrania, to też inaczej się czuje ten taniec i się łatwiej tańczy, bo też są też takie chusty specjalne, tak, dla chusty kobiet specjalne. I po prostu ten taniec jest taki żywszy, fajniejszy. Tak, i właśnie wczoraj mówiłam dla niej, że te chusty to oni dają jakby taka motywacja, że się czujesz ruchu, się czujesz jak się ruszysz i właśnie tańczysz lepiej. I właśnie ta muzyka jest Shebi. Mamy też pop, tak? Tak można po polsku mówić, pop? Taki pop marokański, bardzo dużo ludzi są znane w Maroku, takie śpiewacy? Śpiewacy są bardzo znane w Maroku i też jest bardzo fajna muzyka, ale Shebi to jest takie marokańskie, prawdziwe muzyka. Taka tradycyjna. Taka tradycyjna. Też, nie, żeby nie kłamać, żeby są takie regiony, jak są berberski, to oni tak tańczą, taki mają folklor, taki fajny, piękny. Czyli teraz można powiedzieć tak, że w każdym regionie Maroku jest taka prawdziwa, tradycyjna muzyka, że ludzie robią folklor. To jest jak w Polsce, w Zakopane, tak? Mhm. Że oni tutaj mają jakiś folklor, mają jakieś specjalne muzyka i u nas jest to samo. Na pewno ludzie, którzy byli w Maroku, byli w Marrakeszu i w Marrakeszu właśnie są duże, duże miejsce, gdzie tam robią taki folklor i czasami masz nawet ludzi, może postawię Wam zdjęcie, ludzi, którzy biegają z konie, są na konie, tak? I później tak biegają, biegają, mają taki duży pistolet i biegają, biegają, wtedy robią tak tyk, tyk, tyk. Strzelają. Tak, strzelają. I właśnie czasami masz ten koń, który tańczy na tą muzykę. Tańczy na tą muzykę i to jest taka bardzo ciekawa, naprawdę. I nawet macie kobiety, które tego robią. Kobiety też, oni mają konie i uczą ich, jak tego zrobić i wtedy jest bardzo fajne. I też chyba jest festiwal tego. Jest festiwal tego co roku i mi się wydaje, że w Marrakeszu. Ale jak będziecie chcieli zobaczyć to, to mogę dla Was szukać miejsce, gdzie w Marrakeszu i możecie tam zobaczyć. Warto sprawdzić, ja na pewno się chętnie wybiorę, żeby zobaczyć. Tak, wycieczka za mną, ha? I teraz kolejne pytanie. Kolejne pytanie to jest, czy ludzie robią zakupy w supermarketach? Czy są tak samo popularne jak u nas na przykład Biedronka czy Tesco? Okej, okay. To też jest bardzo ważne pytanie. My zazwyczaj, ludzi, którzy kupują domy, to mają jakby garaże pod domem, tak? I tych garaży oni wynajmują i właśnie mają takie sklepy. Czyli jak jesteś w twój sąsiedztwo, tak się nazywa, sąsiedztwo, to masz wszystko. Masz sklep, który sprzedaje mąka, który sprzedaje mleko, ser, mięso, apteka, laboratorium, bank, wszystko jest koło Ciebie. Wszystko naprawdę jest koło Ciebie, wszystko jest pod domem, czyli ludzie nie potrzebują iść albo jechać do supermarketach, bo wszystko jest pod domem i masz właśnie takie malutkie biznesy i w tych małych sklepach jest taniej kupić. Czyli warto ludzi, którzy będą lecieć do Maroka, żeby kupić właśnie w tych sklepach, które są małe. Ludzie myślą, że w supermarketach jest tanio, ale nie, nie jest tanio, to nie jest jak w Polsce. W supermarketach nie są bardzo popularne, ale są w Maroku. Na przykład w Rabat będziesz znalazła w centrum. W centrum jest Carrefour, czyli Carrefour jest supermarket, który jest popularny w Maroku, ale ludzie tam nie chodzą dużo. Może chodzą, żeby kupić coś taki europejski, coś, które nie będą znaleźć w taki normalny sklep, tak? Ale te malutkie sklepy to są bardzo popularne
i ludzie tam kupują więcej. Jest taki supermarket, który jest taki bardzo duży supermarket, to jest jakby Auchan tutaj w Polsce i on się nazywa Marzen. I właśnie tego Marzen zawsze jest pod miastem, czyli daleko od miasta i tam ludzie właśnie jadą tam i robią zakupy na przykład raz w miesiącu, czy raz w 2 miesiące, ale kupują takie dużo ilości. Czasami tam są przeceny i jeszcze raz przypominam, że tam są rzeczy, które nie można kupić w normalny sklep. Czyli dla nas jest bardzo łatwo jakby iść z piżamą, jeszcze mamy piżamo, dopiero się wstaliśmy, albo jak mówiłam wcześniej, dżilawę się ubrać, tak, z kapturem, taki cukierka i wtedy iść do sklepu i kupić bagietka, chleb, mąka, croissant albo coś i też tam są panie, które robią chleb i ten chleb jest tak pyszny. I właśnie tak robią koło Was ręcznie i jeszcze do piekarni i masz, czekasz na chlebie, takie gorące masz, to ja nawet jem tego chlebu, już jak jestem w domu, to nie mam chleb na ręce, bo już się skończył mi ten chleb, naprawdę. Warto wiedzieć Maroko. Czyli też, tak jak u nas kiedyś dawno temu były takie małe spożywcze sklepy, wiele, wiele lat temu. Mm-hmm. I to też było bardzo, bardzo fajne, bo właśnie można było szybko znaleźć coś, nie trzeba było się wybierać specjalnie do supermarketu. Tak. A teraz są małe sklepy, tylko tam jest droższe niż w supermarketach. Tak. Mhm. To teraz mamy też bardzo ciekawe pytanie. Czy w Maroku możemy się targować? Oj, Polacy, wiem, że lubicie targować, wiem, że kochacie targować. I teraz, tak, można targować w Maroku, specjalnie w Marrakeszu, ale to jest ważny temat dla mnie, bo ja się czasami denerwuję, jak jestem w Maroku i widzę turyści, którzy targują i naprawdę targują na takie rzeczy, które kosztują 8 zł, 10 zł. I na przykład dla mnie to jest wstyd targować na taki magnes albo jakaś tam malutka suwenir, czyli pamiątka, które kosztuje 8 zł czy 10 zł i patrzę na osoba, która sprzedaje tego i widzę, że ona jest biedna, czy on jest biedny i potrzebuje tego pieniądza. Poproszę Wam, jeśli jesteście w Maroku, czy jeśli jesteście w inny kraj, to warto pomagać tych ludzi, warto im dać szansę, warto im pomagać, dać te 4 zł, żeby oni coś zrobili, żeby oni coś kupili dla ich rodziców, bo oni tam ciężko pracują, tam ciężko stoją od rana do wieczoru. Wy wiecie, że Marrakesz tam jest gorąco, przecież tam jest 45 stopni w lato i biedny facet, który jest stary i tam stoi bez woda, bez parasolu i nawet nie ma krem tego przez słońce, czyli chroni przez słońce. Tak, z filtrem, bo on nie ma pieniędzy, żeby tego kupić, a ktoś przychodzi do niego i tak traktuje go niedobrze, bo ja widziałam naprawdę bardzo dużo sytuacji. Nie mówię, że Polacy tego zrobili, ale dużo turystów widziałam, że oni tego zrobili i bardzo było mi przykro. Dlaczego? Bo oni nie szanowali moje ludzi. I wtedy ja się tak zdenerwuję w środku i jestem smutna. I widzę, że oni chcą pracować, że oni chcą zarabiać, że oni nie chcą ukraść komuś ich pieniądze, ale chcą po prostu sprzedać, co mają, a my musimy im pomagać, tak? Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym. I jeśli chodzi o targowane, taka wiele targowanie i teraz idziemy dalej, my jesteśmy w Maroku i widzimy taką torbę, która kosztuje 100 dolarów, czyli 1000 dirhamów, tak? Oczywiście mamy prawo targować, bo my wiemy w Marrakeszu, że tam mówią jakieś tam crazy ceny, że ludzie chcą więcej pieniędzy od turystów. Oczywiście, tych ludzi mają ich sklepy, mogą dać cenę, które oni chcą i podają, ale wtedy można się targować. I kupić tą torbę za 60 dolarów, za 50 dolarów, to wy wtedy zobaczymy, czy jesteście bardzo dobre na targowanie. Jeśli chodzi o na przykład ubranie, jak my teraz mamy takie sukienki, też można targować, nie ma problemu. Można spróbować, ale zawsze jest bardzo fajne, bardzo takie przyjemne, żeby targować na taki grzeczny sposób. Że siedzisz w sklepie, że on ci na przykład daje herbatę, czasami oni dają herbatę, przywitają, siedzisz w krzesło, on ci pokazuje wszystko i wtedy możesz się targować. Nie ma problemu, naprawdę nie ma problemu. Tylko człowiek musi umieć jak targować, a nie zmusza pan w sklepu, żeby on go zostawił tą cenę, że ty musisz mi tego zrobić, bo ja jestem tutaj i mam moje pieniądze i musisz mi tego zrobić. Nie, naprawdę to nie jest fajne. I jeszcze mi tak przykro targować,
jak jesteśmy z ludźmi, kupimy od ludzi, które mają taki, nie mają sklep, tylko sprzedają na ulicach. Takie targowisko. Tak, takie na ulicach, że tam nawet czasami nie wolno dla nich. Stoisko takie. Tak, nawet podłoga, nawet czasami oni mają w podłoga i tam naprawdę nie jest wolno tam stać, ale policja na przykład jak będzie, oni mogą zabrać ich na przykład dzieci. I oni tak cały czas pilnują, cały czas i oni chcą tylko po prostu pracować, nie? Czyli poproszę targować, ale nie za dużo. Czyli bądźmy miłymi klientami, grzecznymi i targujmy się, ale z umiarem o to, co ma naprawdę jakieś wysokie ceny. A tam, gdzie trzeba, to pomagajmy po prostu ludziom, którzy chcą zarobić pieniądze. Tak, pomagamy turystyka. Tak. Teraz pytanie takie, w jakich językach mówi się w Maroko? Jakiego języka używacie na co dzień w domu, jakiego w urzędach? Jaki język też będzie dobry dla turysty, żeby najlepiej się dogadał? Dobrze, czyli w Maroku mamy arabski, czyli Derija, to jest dialekt, rozmawiamy z rodziną, czyli od dziecka. Rozmawiasz po arabsku i też jak mówiłam, jest inny arabski, który się nazywa Fusha, czyli uczymy się w szkołach i też mamy francusku, ponieważ była kolonia Francja, czyli francuski jest uczony dla nas, jak jesteśmy w przedszkolu nawet, czyli mamy francuski i mamy arabski, no i mamy dodatkowe angielski, jak to teraz tutaj macie w Polsce, tak? Tylko tych języków dwóch, czyli francuski i arabski, mamy taki balans między innymi. Czyli masz arabski i francuski. To są dwie języki, które są ważne. Ale oficjalny język to jest arabski. Powtarzam, oficjalny język to jest arabski, tylko jak my jesteśmy w urzędu na przykład, chcemy akt ślubu, chcemy akt urodzenia, to wtedy mamy arabski w jedną stronę i drugą stronę mamy francuski. I też jak jesteście w tramwaju, to pani tam, która mówi, takie w głośniku, tak? To wtedy jest po francusku i jest po arabsku i też wszystkie znaki na ulicy są po arabsku i po francusku. I na przykład jeśli chodzi o takich miastach, które są koło Hiszpanii, taki Tangier, Tetuan, to oni tam bardziej hiszpańskie rozmawiają, nie? Bo tam mają bliżej Hiszpania i tam uczą się francuskiego, bo dla nich jest przydatny, bo oni pracują więcej z ludźmi, którzy są z Hiszpanii. Czyli ich francuski jest jakby taki słabszy niż nas na przykład w Rabat Casablanca. Bo tak, więcej się uczą hiszpańskiego. Tak, więcej się uczą hiszpańskiego i dlatego trochę może nie rozmawiają po francusku i może angielski trochę też nie rozmawiają. I turysta dogada się najlepiej po francusku w takim razie, czy po angielsku? Po angielsku też można się dogadać. Naprawdę powiem Wam szczerze, że w Maroku to w wszystkich językach świata można tam znaleźć. W specjalnych bazarach, nawet po polsku tam rozmawiają w Marrakeszu i wiedzą dużo, dużo rzeczy o Polska. I byłam zdziwiona z tym, jak miała moje wycieczka w Maroku, byłam z nimi, to oni widzieli, że są Polacy i zaczynali mówić po polsku z nimi. Naprawdę, czyli oni wiedzą. Jak jesteśmy w bazarach, to wiemy na 100%, że będziemy się dogadywać. Czyli nie bać się, poproszę, bo ja wiem, że jeśli nie mówicie w językach, to jest trudno dla Was podróżować. To nie jest całkiem prawda, nie? Możemy z Google Translator używać, możemy po prostu pisać coś i no i dogadać. To jest naprawdę łatwa sprawa. Kwestia chęci. Tak, kwestia chęci. To teraz pytanie, jak przyjadę do Maroka jako turystka, jak długo mogę tam zostać? To jest dobre pytanie. To zależy, ile miasta chcesz. Jeśli chodzi, ile miasta byś chciał na przykład zobaczyć? No myślę, że to kilka takich najważniejszych. Najważniejszych. No to ja bym powiedziała tak, z 2 tygodnie. Z 2 tygodnie naprawdę to jest dobry czas, żeby zobaczyła wszystko. Przypominam, że mam wideo na YouTube najpiękniejszych miast, które warto odwiedzić. Tam jest Marrakesz, Szałyn, Rabat, Casablanca. Można tam zobaczyć. No, 2 tygodnie to jest starcie. Naprawdę. I możecie zobaczyć Maroko. I wtedy te 2 tygodnie to będziesz chciała jeszcze raz wrócić do Maroka. I może na dłużej. Miesiąc czasu, kto wie. O właśnie, czyli jeśli przyjadę tam, to mogę zostać na 2 tygodnie, na miesiąc, na rok. Na 3 miesiące chyba najpierw, albo 6 miesięcy, nie jestem pewna z tym, ale później będziesz chyba zrobiła papiery. No to chyba jak w Polsce. Jak masz, bo do Maroka, żeby lecieć, to nie potrzebujesz wizy, tylko paszport, ale wtedy to musisz się zgłosić chyba, dlaczego zostajesz. Czyli jako zwykła turystka mogę maksymalnie 3 lub 6 miesięcy. Tak, to tak. Trzeba sprawdzić wtedy. Tak, trzeba sprawdzić.
Albo możesz wychodzić z Maroku, iść do innego kraju i jeszcze raz wracać. Jakby to zaczyna od nowa liczyć. To się od nowa zaczyna. Tak. Okej. Niestety nie mogliśmy na wszystkich pytań odpowiedzieć, ponieważ wideo będzie długo i wtedy będziecie się nudzić. Wideo będzie jakby 2 godziny, a my nie chcieliśmy tak, żeby długo był ten wideo. Jeśli chcecie naprawdę takie bardzo ważne pytanie, poproszę mi wysyłać na mój e-mail na Facebooku. Nie, na mój e-mail. Na mój e-mail i grupa na Facebooku Świat Maroka lub Instagram Oko na Maroko. Naprawdę mam nadzieję, że ten wideo będzie Wam spodobało i odpowiedziałam na wiele pytań i takie bardzo ważne pytanie i teraz się czujecie lepiej, żeby lecieć do Maroku. Zachęcam, jak mówiłam, zawsze lecieć do Maroku, bo naprawdę jest piękny kraj. Dziękuję Wam bardzo za czas, dziękuję Wam bardzo, że oglądacie moje wideo na kanały. I też zachęcam, żebyście subskrybujecie na mój kanał i zostawcie like na tym wideo, jeśli Wam spodobało. Też chciałam podziękować mojej koleżance za jej czas i że ona była ze mną i że zadała bardzo ważne pytanie. Dziękuję, Esperanza. I ja Tobie dziękuję, Szejma, że mogłam te pytania zadać. I mam nadzieję, że Maroko jest teraz dla Was bliższe. Macie większą wiedzę i będziecie chcieli jeszcze chętniej odwiedzić to miejsce. Do czego szczerze zachęcam, bo ja na pewno to zrobię. Tak, i ze mną. Tak, koniecznie. Tak, koniecznie ze mną. Też, jeśli chcecie do Maroka lecieć, to zapraszam. Wycieczki organizuję i możecie ze mną zobaczyć prawdziwe Maroko. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa!